Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. W listopadzie 2010 roku zarząd spółki LOT podjął uchwałę o powołaniu dwóch prokurentów. Prezes zarządu PL-LOT powierzył prokurentom zarządzanie następującymi obszarami organizacyjnymi spółki: pionem sprzedaży, pionem zarządzania siatką połączeń i aliansów, biurem zarządzania wpływami, biurem cargo i poczty, biurem marketingu i programów lojalnościowych, biurem produktu i standardów obsługi klienta, działem sprzedaży telefonicznych, działem sprzedaży. Zarząd spółki zapewniał wtedy, że zadania realizowane przez prokurentów nie kolidują z kompetencjami pozostałych członków zarządu. Więc pytanie nasuwa się samo. Trzeba zadać takie pytanie: czym zajmowali się pozostali członkowie zarządu, sowicie opłacani przez spółkę LOT? Czy oddanie tak wielu kompetencji prokurentom nie świadczy o słabości zarządu spółki? Czy nie świadczy to o nieumiejętności członków zarządu do prowadzenia tak istotnych spraw spółki? Jaki zatem był sens utrzymywania członków zarządu, którzy nie potrafili zarządzać tak istotnymi obszarami organizacyjnymi spółki, że trzeba było powoływać dwóch prokurentów i to na nich przenieść odpowiedzialność za tak ważne obszary? No a może chodziło o to właśnie, żeby tych prokurentów powołać? Może to był cel sam w sobie? Zadaję zatem pytanie, jakiej wysokości uposażenia otrzymywali prokurenci i czy po zrezygnowaniu z ich usług otrzymali odprawy, a jeżeli tak, to jakie? Żeby ułatwić panu ministrowi sprawę, zadam pytanie wprost. Czy prawdą jest, że każdy z prokurentów otrzymywał 60 tysięcy złotych netto miesięcznie? Dziękuję.